Hej, hej, hello, siemanusko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed Black Flag. Standardowo już na początku odcinka przypominam wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Na końcu ostatniego odcinka, kawki tu jeszcze nie było, ona się tak magicznie wysunęła spod wody, jak dosłownie jak zakończyłem odcinek. Ale przecież nie będę nią teraz płynął, nie? Mamy kolejną misję, misja jest w Tulum. Mogę się tutaj przenieść, także lecimy tam. Naprawdę uwielbiam gry, w których jest taki magiczny fast travel, że włączamy mapę i się przenosimy w miejsce, gdzie kurwa chcemy. Jest po prostu piękne. Są to jakieś magiczne zasoby. To nie mogę ich otworzyć. Dobra, mogę. Chyba mogłem sobie uzupełnić zapasy w sumie wszelakie, ale już okej. Mówi się trudno, żyje się dalej. Czy ja się jeszcze tutaj na mapie mogę gdzieś przenieść bliżej? Nie, mam podejść tutaj, do misji głównej, czyli dość niedaleko. A to też są w sumie asasyni, ludzie i w ogóle towarzysze broni. Z kim ja tu będę rozmawiał? Zadywa, ale okej. Jesus, Eddie, what the hell happened here? You happened here, Edward. The damage you caused 6 years ago has not been undone. I'm not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable cause. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation, feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run. There's not a man or woman that I love left standing beside me. There is time to make amends, Captain. Mary. Before she died, she asked me to do good by her. To sort out the mess I made. Can you help me? Mary was fond of you, Edward. She saw something in your bearing that gave her hope you might one day fight with us. Aye. She told me. And what do you think of our creed? It's hard to say. For if nothing is true, then why believe anything? And if everything is permitted, why not chase every desire? Why indeed? It might be that this idea is only the beginning of wisdom, not its final form. That's quite a step up from the Edor I met here many years ago. So what do you think? It'll take some getting used to. The second attack this month, I should have moved this village long ago. I brought all this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate. No i założył kaptur, ale kurwa, w tym stroju nie ma kaptura. O, są strzałki z liną w końcu. Okej, dobra, mniej więcej kojarzę, jak działają strzałki z liną, gro. Grało się w Liberation, nie? Nie, w sumie to... Nie w Liberation, kurwa. W trójce to były strzałki z liną. Czy w Liberation? Kurwa, już sam nie... Nie, w Liberation był page taki. Proszę,
Okej. A i zerwał mi się, halo. Dobra, powalczmy standardowo. Chciałem powiesić, to nie mogłem. I don't care. Wezmę w ogóle miecze. Ała. Dobra, siadło. Dobra, przełamanie obrony od razu temu gościowi. Strasznie ich nie lubię. A to ty mnie muśniesz, tak? To ja ci zrobię hadong. Strzałki z liną. A, one się zużywają. Fuck. Dobra, przeszukamy sobie. Może jakiś będzie miał atakowe, nie? No są właśnie fajne pod takich ziomków, nie? Gdzie. Gdzie jest to przełamanie broni, a my sobie ich przyciągamy i ten, bo to przyciąganie broni trochę trwa i w momencie, kiedy już możemy go zabić, to nas kurwa ktoś atakuje. Takich gości trzeba zawsze sobie zostawić na koniec, co nie jest najprostsze, bo zazwyczaj, kurwa, nie wiem, Edward jakoś, czy w ogóle postać z automatu jakoś się na takich namierza i takich próbuje. Wow, 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 ledwo tu przyszedłem. Już jakiś problem macie, panowie. Już mnie chcą bić, nie? Dobra, czy ja tam dam radę sobie jakoś przechopsać fajnie, czy raczej nie bardzo? Okej, dobra, mam zabić 20 ludzi na plaży, no to ich zabijmy po prostu. Tam mam zabić pana Papitana, nie? Dobra, kombinacja siadła? Siadła. Dobra, no oni... Ach, oni tu umierają. Boże, te wybuchy. Nie no, on mnie widział, no to mnie uniknie raczej, nie? Dobra, tych też się fajnie kontruje, bo zazwyczaj wtedy umierają. Dobra, ten jeden na plaży chyba zginie, nie? Czy to ja muszę tak konkretnie, ja muszę zabić? Bo nie jestem pewien w sumie. Dobra, tego bym grzmotnął. Bo to był ciężki. Nie. Chyba się wjebałem tutaj jak śliwa w kompot dosłownie w tym momencie. Skąd ich to tyle się nabiegło teraz? Halo? Oni się tu respią jakoś? To absolutnie pojebane. No tak. Kurwa. Pierdolcie się, wiecie. Biegnę tam. Biegnę do kurwa pana waszego papitana. Kanie papitania. Tutaj nie wiem, przybywało ich i przybywało i stwierdziłem, że to nie ma. O. No tak, strzelcy. Zniknijmy więc na chwilę. Podpłynąłbym sobie z drugiej strony. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Dobra, chyba mnie teraz nikt nie zauważy. Mam takową już nadzieję.
enormes. Sí, al fin. El mío tiene tantos agujeros que parece. Oczywiście, że tutaj są wszyscy kurwa ślepi na mnie, nie? No mnie kurwa nie widzą. Serio? Dobra, on tu sobie będzie krążył, nie? Elo. Jest tak piękne wbicie się w niego z takiej wysokości. No nie udało mi się ich powiesić, bo nie wiem czemu, coś za daleko chyba stali, albo nie wiem. Albo nie umiem, jestem tępy. Jan Muk Awoye Tel Abishan. And once more you have our thanks, Edward. You are welcome here. Thank you, sir. I'll rest here for a time before setting up, if I may. How's her child? She is a strong woman, but not invincible. Edward. I'm sorry for your loss. If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd never be alive. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing, drinking, and fighting. You are a fighter, aye. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Read taking on the King's Navy together. Just the pair of you. True. Anne would have won that day if Jack and his lads weren't passed out in the hold from drink. Edward. Everyone's gone, aren't they? Mary, Raccoon, Touch, all the rest. I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside? I do. Devil curse me. Dobra, wiecie co, ogólnie to jest koniec sekwencji 11, z tego co czytam, tutaj sobie patrzę. Ja lubię mieć taki ogar mniej więcej pod koniec gry, bo... I know my targets by sight well enough, but how will I find them? We have spies and informants in every city. Visit our bureaus and the assassins there will guide you. That fixes Torres and Rogers. Bartholomew Roberts won't be near any city. Might take months to find him. 4 years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. And if you're at a loss, don't be afraid to call on your quartermaster for aid. Quartermaster! What's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. It is indeed, Miss Bonny. Call it out. Weigh anchor and let fall the courses, lads. We're sailing for Jamaica. Okej. I pewnie mam płynąć, co? Nigdy w życiu. Ja płynął nie będę. Wiecie, lubię sobie patrzeć mniej więcej, gdzie jestem w grze po prostu, żeby wiedzieć, jak długie odcinki robi, żeby nie wyszło, że jeden wychodzi 40-minutowy, a drugi 5. No ale sądzę, że tutaj, wiecie, sekwencja 12 wygląda na dość długą, później jest jeszcze epilog, jakieś tam bla, 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 także sądzę, że tutaj, bo to już jest sekwencja 12, nie? Wskaźnik postępu, tak. Sekwencja 13 to jest epilog i nie wiem, czy to nie jest po napisach przypadkiem.
No fajnie, że tu mogę sobie w ogóle podejść do. Zanim podejdę do misji, mogę podejść do sklepu. To mi się podoba. Sobie uzupełnię wszystkie moje strzałki. Wow! Także sądzę, że ten odcinek będzie miał tak ze 45 minut, może nawet do godziny. I kolejny chyba też będzie miał coś koło tego. Nie jestem pewny, aczkolwiek tak obstawiam. To sobie pouzupełniamy. Tylko też wiecie co, jestem tak jak w te upały. Ja kurwa naprawdę mam coś takiego, że strasznie nie lubię mieć słuchawek na uszach, nie? A dodatkowo jak jest tak gorąco, jest jeszcze gorzej. Bo po co mi się... Jest mi strasznie gorąco w uszy, ja tego nie wiem. Jakoś po prostu nie lubię, nie mogę tego zdzierżyć. Jakoś tak mam, no po prostu. I to nie jest proste, żeby to sobie tak, wiecie, wysiedzieć, nie? Przy godzinnych odcinkach to dosłownie za mnie to się leje totalnie jak z tego... no nie wiem z czego. Jak z kranu. Już jak mam ten słuchawki na uszach, to po prostu, wiecie, mi uszy muszą odpocząć, nie? Tak po godzinie nagrywania ja muszę odpocząć przynajmniej te 45-50 minut. Mi się wtedy dłużej, kurwa, ze wszystkim schodzi. Co w zimę, kurwa, mogę napierdalać 10 odcinków pod rząd. Robię sobie zapas na 5 dni. Jednego dnia, drugiego dnia na kolejne 5 dni. No i w razie co, jakbym tam gdzieś nie miał czasu, no to... To jest luz, bo... Bo wiecie, wiem, że mam jakiś tam zapas tych odcinków, jest to wrzucone na kanał, to się samo, wiecie, wszystko udostępnia. I po prostu wiem, że w razie co, nie wiem, ktoś będzie chciał, żebym mu przy czymś pomógł, później nie będę miał chęci do nagrywania, będę miał jakiś dzień taki, wiecie, że nie zawsze mi się chce grać. Lubię grać, ale nie zawsze jest tak, że mi się chce, nie? Ostatnio w ogóle sobie takiego dużego zapasu nie mogę narobić nawet, bo albo nawet jakbym chciał, wiecie, posiedzieć po prostu w domu i nie grać, nie nagrywać, to tak nie mam. Akurat tak, no robię tyle zapasu, żeby tylko mieć do roboty, nie? Jak idę do roboty. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about, from what I hear. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Znowu nałożył kaptur. Damn, to jest źle, jak on ma ten strój templariusza, bo on nakłada kaptur, którego nie ma. Nie powinno tak być. Znaczy, po prostu tu mogliby doszyć kaptur. Jakiś asasyn mógłby doszyć tutaj kaptur, nie? Odszukaj włoskiego dyplomata. Ej, bo cię popchnę zaraz. Dobra, mam go. Widzę go. Oczywiście jest śledzi, nie? Dość żwawo popierdziela sobie. Jest o tyle dobrze, że jak ich się oznaczy, to nawet jak są za rogiem, a my mamy kamerę tylko w ich stronę, to jest fajnie, bo... No tak jakby my go cały czas widzimy, nie? Dobra, coś tam sobie pogaworzył po włoskiemu. Gdzie on kurwa idzie? Gdzie to jest strasznie dużo misji, gdzie trzeba śledzić. Oni łażą w dziwne miejsca. No tam mi się już timer pokazywał, ale...
Okej. Gdzie on będzie lazł? Na razie mnie nic nie atakuje, nie wchodzi w żadne tereny zastrzeżone. No to jest kurwa prosto po prostu. O, tutaj jakieś małe kółeczko zastrzeżone jest. Są strzelcy? Chyba nie ma. Aha, i mamy zabójstwo. Że nagle gra postanowiła mi zabrać wszystko. Ej, miałem zabójstwo i znowu mam śledź? What? Kto mnie? Jak? Dlaczego? Dobra. Coś zjebałem, nie wiem co. Miałem już zabójstwo, nagle znowu było śledź. Kurwa, i muszę go śledzić stąd aż. Serio, gro. Dobra, ale przynajmniej wiem, gdzie on kurwa lezie. Mniej więcej wiem, gdzie on się obraca i wiem, gdzie będzie kurwa to całe zabójstwo do zrobienia, nie? Tylko... Gra mi zabrała wszystko, nie mam żadnej amunicji, nie będę mógł strzelać, czy co? To ja po to wszystko kupiłem, żeby to nie mieć tego w tej misji? To jest chore, halo. No dobra, dobra, ty sobie tam gadaj, gadaj. Spokojnie, gro, mam go na widoku. Się gro nie denerwuj. Po prostu... Robię sobie zwiad do przodu. Śmiesznie to brzmi, nie? Zwiad do przodu. Jak on mnie tu wypatrzył? Nie wiem. Dobra, no i tutaj mamy zabójstwo, nie? Tylko, że on tutaj chyba przez chwilę dosłownie stoi. To go zabijmy zatem. On go pewnie musiał śledzić i zabijać, kurwa, w każdym miejscu, w którym się zatrzyma na dłużej po prostu. Dobra. Dotrzyj. No tak, czy oni mnie tu przepuszczą? Czy będą się u mnie czepiać? Nie no, przepuszczą mnie, okej. Okay. To nie jest jakiś teren zastrzeżony. Tak, tylko on mnie rozpozna, nie? Żegnaj. Co? Że go zabiłem. Halo. Czy ja go... A, bo ja go pewnie miałem zabić jakoś po cichu, tak żeby nikt nie widział, że, czy mi się tylko wydaje. Bloody island, I funded by my private fortune. And if that doesn't spell out my commitment, then the king is a fool. Jak ja mam cię zabić, panie Bombel? And how
How is Mrs. Rogers these days? I haven't the faintest idea, and I don't intend to inquire any further. We separated almost 5 years ago, and both our lives have been the better for it. Forgive my curiosity, Governor. Perhaps I'll be more candid later, when the remainder of my reason has left me. Shit, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. Ej, tu jest ławka jakaś. Siądę sobie tutaj. Dobra, tu mnie nie za... Ej, czy... Ej! Okej. Leave me be, I'm no soldier! He was a privateer once. How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. There's no man on earth who needs that power. Yet you suffer the Outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Here, at the edge of a blade, I find a friend in you at last. Principe, you mad bastard. Our best sources say Principe. This is not what I came for. Okej, okay, teraz jest to strefa zastrzeżona, co? Dobra, ja oczywiście nie mam amunicji żadnej. No go też po prostu stąd spierdalajmy. Kurwele. Gra mi zajebała cała amunicja, to jest tak niesprawiedliwe. Opuść obszar i ukryj się, no zaraz się schowamy gdzieś. Na przykład tutaj. Będą mnie tu szukać? Dobra, mam chociaż ukryte ostrza, nie? Ała! Fajnie, że ukrytymi ostrzami można kontrować, nie? Dobra, ty giń. Tego trzeba. No to najlepiej kontrę sprzedać. Go rozjebać, nie? Dobra, dotrzeć do kryjówki asasynów. To już chyba będzie najprostsze w tym wszystkim. Rozjebałem tych ziomków, którzy mogliby mi w tym momencie w jakikolwiek sposób zaszkodzić. I teraz możemy sobie swobodnie biec. To mi się podoba. Bo wiecie, tak tam spierdalał, oni by mnie szukali, kurwa, i spierdalał, i oni by mnie szukali. No jak tam zostało ich 5, no to elo. A bo ja w jakimś takim kubraku śmiesznym jestem. Halo, to nie jest mój strój. It's done. Where now? Grab your kit and pack well, we're sailing for Africa. This is time for Africa. A tego mogłem z tego, ze stogusiana zabić, okej. Okay. Dobra, to było fajne nawet, troszeczkę takie na pomyślenie. Ej, z tej ławki to nawet nie wiedziałem, że muszę ten... A wiecie, patrzę, ławka, mówię, na ławce można się schować, a później przecież on kurwa przecież przechodził obok tego. Ale ładnie go posadził, to było piękne po prostu, mi się to podobało. Dobra, wiecie co, bo tak, w tej sekwencji... Thank you.
Kiedy to zakończyłbym tutaj? Zakończyłbym ten odcinek, bo już nie daję rady, ja się przegrzałem. Najwyżej następny ten będzie końcowy. Najwyżej będzie w chuj długi, taki godzina, może godzina 10. Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos!